Cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Kapifili i dzisiaj witam was wszystkich w odcinku z Areny. Ostatnia aktualizacja wprowadziła właśnie nam nowy tryb Areny, czyli tryb Mimik. Myślę, że już o tym trybie słyszeliście, ponieważ mamy go już praktycznie od tygodnia. No ale ten tryb kończy się 24 kwietnia, czyli dzisiaj do godziny 12 jest on dostępny, potem już dostępny nie będzie, więc tylko przez te kilka dni mieliśmy tryb Mimik dostępny. Dzisiaj sobie właśnie na tym trybie zagramy. Jakie są jego zasady? Za chwilę je przedstawię. Tak więc, wchodząc tutaj na arenę, poza trybem klasycznym mamy właśnie do wybrania tryb Mimik. Oczywiście musimy zapłacić wpisowe, tak jak normalnie. I tutaj jest tryb specjalny, Mimik. Obróć siłę wroga przeciw niemu. W trakcie tego wyzwania grasz talią przeciwnika zamiast swojej, tak więc tutaj tworzymy talię, którą będzie grał nasz przeciwnik, natomiast my będziemy grali talią przeciwnika, tak więc musimy starać się grać, wrzucać do deku najgorsze możliwe karty z jakimiś najgorszymi możliwymi połączeniami, a najlepiej to bez żadnych połączeń, by właśnie nasz przeciwnik miał jak najgorzej. No naprawdę ciekawy tryb i też ciekawe odbicie od tego klasycznego trybu, który oczywiście cały czas jest dostępny, można na nim grać i będzie dostępny przez cały czas, natomiast właśnie ten tryb Mimik już dzisiaj się kończy. Dobra, no to odpalamy tryb Mimik. No i tutaj musimy stworzyć deck naszemu przeciwnikowi. I musimy właśnie wstawiać jak najgorsze karty. No tutaj zaczynamy oczywiście od legendy. Imlerid jest dobry, to na pewno odpada, myślę, że Sirocco tak samo. Sklep może być fajny, jeżeli wejdzie na pusto, natomiast no, nie mamy tutaj żadnej pewności, że trafimy jakieś duplikaty. Może być tak, że nie trafimy żadnego i wtedy będzie problem, bo sklep naszemu przeciwnikowi wejdzie. Myślę, że właśnie to ja tutaj weźmiemy. Dobra, idąc dalej. No kurde, same dobre mu się teraz wylosowały. Więc chyba Olafa weźmiemy. Za 10 punktów tutaj wchodzi. No więc niech będzie Olaf. Okej, okay, kolejna karta. I znowu dosyć dobre karty, chociaż odnowa może być słaba, jeżeli tutaj nie trafi żadnych innych kart ze Skellige. Więc starajmy się kart Skellige nie wybierać. No póki co mamy 3 karty ze Skellige, ale ważne, żeby inne się już tutaj nie pojawiały. Kolejną kartą myślę, że mogłoby być gradobicie. No i znowu legenda. Nie wiem, co tak te legendy teraz wchodzą, ale Kuchta wejdzie. Kuchta. Jeden punkt wskrzesza jednostki z zemstą. Nie będziemy brali jednostek z zemstą, no to Kuchta wchodzi za zaledwie jeden punkt. O, i tutaj karta brązowa. Myślę, że Temerski Piechur, który nikogo nie będzie wzywał, więc za 3 punkty tutaj wchodzi. Dalej kolejna legenda i też w sumie dosyć dobre. No Ciri weźmiemy. Weźmiemy sobie tutaj Ciri. W sumie mogliśmy też wziąć tego Avellaha. Ale już niech będzie Ciri. O, Drake teraz tutaj wleci. Rosha bierzemy, który niszczy wrogę zasadzką. W sumie może być. Może być, bo on raczej nasz przeciwnik zasadki nie będzie miał, więc Rosh być może wejdzie tylko za te 6 punktów. Więc bierzemy Rosha. Tylko dlaczego teraz tyle legend wpada, a kiedy gramy na normalnej arenie, to te legendy nam wpaść nie mogą. Imleris za 13 punktów wchodzi. W sumie Duch Lasu tworzy mgłę. Ale chyba bym tego Zihila wziął. Dobra, idąc dalej. Zwiadowca. No bo tutaj też się może jakieś zaklęcie w sumie trafić. Dobra, niech będzie, że wiedzący. Okej. Okay. O, tutaj kajdany weźmiemy. Kajdany, które są zdecydowanie najgorsze. Idąc dalej, jest Eskel. No to chyba weźmiemy Eskela, chociaż jeszcze jest Wrygew, tylko maszyn byśmy tutaj nie wybierali żadnych. Dobra, może być. O, a teraz Vesemir. No to bierzemy Vesemira, który wchodzi na pusto i znowu jakaś legenda, słuchajcie, znowu. No, Priscilla jest dosyć dobra.
Tak samo Imlarit i Regis. Natomiast Itlina może tutaj nie wejść, tylko nie bierzmy żadnych zaklęć, zagrożeń ani korzyści. Dobra, i tutaj w sumie bym wziął skrytobójcę. Tak będzie najlepiej. Dobra, dalej Vrana bierzemy. No, harcownik jeszcze robi tylko 8 punktów, ale Vrana robi tylko 6. Bo tutaj nie ma nic oczywiście do pożerania, więc Vrana weźmiemy. I dalej. Czekajcie, czy my mamy tutaj jakieś relikty? Nie, chyba póki co nie trafiliśmy żadnego relikta, więc weźmiemy sobie Przątkę. Tak, weźmiemy sobie Przątkę. Bo ona jest tutaj najsłabsza. No, kolejny temerski piechur, już mogłaby mu ta piechota wejść. Natomiast weźmiemy sobie Kapitana Piratów. Bo tutaj nie ma żadnej jednostki Dimun. Dobra, dalej. W sumie Barclay, bo nie mamy tutaj żadnego też Krasnala. Dokładnie, no to bierzemy Barclaya. I kolejna karta. No, Krabopojęg może mieć tutaj jakieś połączenie z Vranem, więc chyba Krabopojęga brać nie będziemy. No, włócznie weźmiemy. Włócznia tutaj raczej za dobre punkty nie wejdzie. No, chyba że w połączeniu z Olafem, no to wtedy włócznie niszczy wszystko, ale niech będzie, że tą włócznię sobie weźmiemy. Dobra, i teraz co dalej? Wilkołak chyba. No tak, bo tej pełni raczej nie powinien trafić. I operator. Operator dekopiowania. Dobra, kolejną kartą będzie... No wstrząs nie, bo to też z Itliną wejdzie. To też by wtedy weszło właśnie z Itliną. Więc wstrząs tutaj nie bierzmy. Natomiast... No w sumie Werblista za 11 wchodzi. Barbegacji to jest carryover, więc lepiej go nie brać. Krabopająk ma teoretycznie połączenie z Vranem. Ale niech będzie, może mu akurat to nie siądzie. Dobra, i tutaj... Geralt i Gini w sumie mogą jednostki nie wyrobić i Geralt tutaj będzie wchodził za nic nie będzie po prostu palił. Natomiast Yennefer w sumie też nie jest najlepsza. Więc zdecydujmy się, czy Geralt, czy Yennefer. Niech będzie, że Geralt. Dobra, i ostatnią jednostką, którą tutaj weźmiemy do deku, będzie... No w sumie mógłby być to kolejny kapitan, który zagrywa jednostkę klanu Demon, której tej w talii nie ma, więc za jeden punkt by wchodził. I lider. No Harald jest dobry, Radovid tak samo. Foltest też, no wzmacnia wszystkie w końcu. Ale chyba właśnie Foltesta weźmiemy. Tak mi się wydaje. No tak, mamy też trochę tych specjali, więc niech będzie, że Foltest. Okej, no i tak się prezentuje ten deck. 9 goldów aż wpadło, to nie jest raczej za dobre, bo goldy no, zwykle są najlepsze, chociaż tutaj pusta Itlina, pusta Kuchta, czy też ten Toyat, który jest dosyć słaby w obecnej sytuacji, mogą nam w sumie tylko i wyłącznie pomóc. Tak więc, co, zaczynamy. Zaczynamy tutaj oczywiście... Zasady są klasyczne co do ilości wygranych zwycięstw, 3 życia. My dzisiaj chyba nie będziemy rozgrywali całej areny. Ogólnie, tak jak mówiłem, tryb ten kończy się 24 kwietnia, no i potem wszystkie gry, które tam zostaną przerwane w połowie, po prostu zostaną przyznane nagrody, tak jakby ktoś zerwał kontrakt, więc... Więc tutaj po prostu zyskamy jakąś tam nagrodę, która byłaby klasycznie po zerwaniu kontraktu. Dobra, i tutaj oczywiście dostaliśmy deck przeciwnika. Ten, który on stworzył dla nas, natomiast on ma karty z decku, którego przygotowywaliśmy my. Co my tutaj mamy? On też jest
w sumie Yennefer, widzieliśmy Geralta. O, Svanerige może być dobry, bo nam tutaj będzie odrzucał coś słabego. Emisariusz spoko. No, tarczowniczkę wymienimy, bo ona raczej wejdzie na pusto. Bestia tak samo. Znaczy harpia, sorry. No i Ciri też raczej za zero tutaj wchodzi, no na pewno. Więc Ciri do wymiany. No i sklep. Pytanie, czy tutaj ma jakiś duplikat. Więc nie wiadomo, co będzie z tym sklepem. No, my zaczynamy, może jeszcze póki co sklepa nie rzucajmy. Zawsze też możemy coś odrzucić za pomocą Svanerige, pamiętajmy o tym. Póki co to... Nie wiem, od Barclaya zaczniemy? Albo od Giganta. No, za 6 punktów. Więc 6 punktów to jest tak dosyć średnio, ale też nie jest jakoś bardzo słabo, bo wiadomo, niektóre karty wchodzą za 2 punkty, za 1 punkt. Okej, okay, i to ja tutaj poleciał. Nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby spasować. Od razu na samym początku. Wiecie, jaki jest największy problem? Że lidera mamy Henselta, to jest najgorszy możliwy lider, który wchodzi tylko za te 3 punkty. Więc jest on bardzo słaby tutaj. Ale dobra, spasujmy. Bo ten Toyad jest niebezpieczny. No niestety, Henselt tutaj się trafił, więc bardzo dobrze dla naszego przeciwnika, dla nas bardzo źle niestety. Generalnie już pojawiły się przecieki dotyczące areny. Dotyczące nowych trybów w aren. Będziemy mieli jeszcze tutaj nowe areny. W przyszłości, po prostu w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach będziemy mieli takie areny jak areny z samymi goldami, gdzie są dostępne tylko goldy, z samymi srebrnymi, z samymi brązowymi, więc no te areny naprawdę będą ciekawe. I będzie, słuchajcie, też również, będą również areny frakcyjne, gdzie będą tylko karty z, na przykład z KP, z Nilfgaardu i tak oczywiście z każdej frakcji. Więc już czekam na tereny, naprawdę będą ciekawe. A co my tutaj wymienimy? Czy ten sklep wejdzie, czy też nie? Może i ten sklep działa. Więc dobra, zostawmy to. Chociaż Barclaya można było w sumie tutaj wymienić. No, słuchajcie, ma dwie karty straty. Okej, temerski piechru mu wszedł na pusto. No, my rzućmy tego sklepa. Działa, słuchajcie, działa. No zobaczcie, sklep nam tutaj zadziałał. Dobra, weźmy 12 i na wytrzymałość najlepiej. Jeżeli będzie taka możliwość. Więc mamy działającego sklepa, okej. No wytrzymałość, zostawmy go sobie na ostatnią rundę. Mam nadzieję, że nie zostanie zniszczony. No i pasuje. Dobra, jesteśmy w dosyć dobrej sytuacji, bo dwie karty przewagi i 12 punktów na kerowerze to jest naprawdę bardzo duża wartość na tej arenie. Ale widzicie, nie warto brać sklepa na początku, bo on potem zwykle właśnie wchodzi nam na pusto. Znaczy się nie wchodzi na pusto, właśnie nie wchodzi. Jak weźmiemy na początku, to często po prostu nie trafimy żadnego duplikatu i sklep po prostu zwyczajnie zadziała. Więc raczej sklepa nie warto tutaj brać, no chyba, że już wiemy, że mamy jakiś duplikat, no to wtedy wrzucamy sklepa przeciwnikowi i ten ma dosyć spory problem. Dobra, przątka u nas na sam początek. Chyba ten Barclay u nas będzie pusty, więc on zostanie odrzucony przez Svanerige, tak myślę. Okej, okay, przątka wleciała. U nas też przątka, tylko że srebrna. No i teraz Morhen. Nie wiadomo, czy nam tutaj wejdzie, czy będzie miał jakąś kartę specjalną. Ale jeżeli będzie miał, no to nam Morhen dosyć fajnie zadziała. Dobra, my też rzucamy tego Wrygefa. No problemem właśnie będzie u nas ten Henselt, który najprawdopodobniej wejdzie na pusto. No raczej na pewno. Może nam jeszcze Gunter, słuchajcie, wejdzie. Ale co do Guntera, to właśnie muszę wam przedstawić awatar bez Costa oraz tę ramkę właśnie. Ponieważ już udało mi się uzyskać, ostatnio na streamie trafiłem Guntera na arenie i właśnie go zagrałem. Po tym został odblokowany
Avatar. Nie pamiętam, czy Avatar był za zagranie Gantera. Tak, Avatar był za zagranie Gantera i Ramka za 3 zwycięstwa. No to już ją chyba ostatnio widzieliście. W każdym razie jeszcze ten Avatar wam przedstawię na końcu tego filmu. Dobra. Więc teraz może być Cerys. I zobaczcie, że ta Cerys nam nawet zadziała, jeżeli nie zostanie zniszczona, bo Chcesz się bić? możemy zrobić w następujący sposób, że po prostu coś odrzucimy za pomocą Svanriga, no i to po prostu zostanie wskrzeszone. No raczej tak zrobimy z Barclayem. Znikam z tego świata. Więc myślę, że to jest odpowiedni moment. Podnieś swoją wartość. Sheila, okej, Sheila może wejść razem z bombą. Barclay odrzucony. Różcie No i się, tutaj nam Cerys jeszcze chłopaki! zadziałał. 2 punkty. Może Śwawo! być. Szkoda, że Morlen została nam zniszczona przez Rosza. Więc widzicie, no tutaj niektóre karty na arenie potrafią zadziałać. Okej, nowicjusz. Tego No nie i nie było w ma żadnej alchemii. podręczniku. Nie ma żadnej alchemii w deku, więc nowicjusz wlatuje tutaj na pusto. Gram na fulltesta, więc jakoś tam ta bomba też wejdzie za jakieś małe punkty. No i Olaf mu jakoś tam zadziałał nawet. No bo grał właśnie Wilkołaka Przeklętego, więc Olaf za 13 punktów. Jedna w sumie z najsilniejszych kart w tym deku u naszego przeciwnika, którego oczywiście tworzyliśmy my. Tutaj oczywiście mamy podgląd na deck, którym gra nasz przeciwnik, więc Gwenda się tutaj może naprawdę mocno przydać. Dobra, to co, gramy Gantera? Chciałeś ze mną zagrać? To Teraz oczywiście pytanie. wybieramy jedną z opcji. Losowana jest karta spośród puli wszystkich kart dostępnych w gwincie. Musimy trafić siłę. Może w ostrożność. Niestety nie trafiliśmy, a to była Shani. No, Shani by nam weszła w giganta, więc Gunter tylko za 6 punktów nam tutaj wbił. No ale cóż Zdziwiony poradzić. goniec. Okej, skrytobójca jeszcze jakoś może nam zadziałać. Póki co, emisariusz. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Żołnierza, co my mamy na cmentarzu Ogroida? To już wolę tarczewniczkę. Nasze tarcze są W takim wypadku już tarczewniczka wejdzie lepiej za te 3 punkty. Jeżeli zagramy Yennefer tutaj w jednorożca, który wzmocni, no to potem nam jakoś ta bomba dwimerytowa wejdzie. A też możemy bombę na nasze jednostki zagrać. To też jest jakieś rozwiązanie. No, póki co to niech będzie Henselt. Chcesz pokoju? Niestety na Do pusto. niego walcz. 17 punktów już tracimy. No, ten Zihil mu jakoś tutaj nieźle wszedł, ale chyba wtedy nie mieliśmy co słabszego wziąć. Idź po nim. Niestety. Dobra. To teraz możemy zagrać skrytobójcę naszego. Idź po nim. No, tutaj uderzył w Olafa. Ale ten Olaf jeszcze przeżył, więc ten Hero Nexus nam Idź wejdzie po za nim. jakieś punkty. Zobaczymy za jak duże. On nam teraz coś zbił. Okej. No to co, gramy Yennefer. Tutaj do tego rzędu ją Zdradź się, wrzućmy. oddaj. No i Hero Nexus. Tracimy 9 punktów. Zobaczymy, co nam dobierze tutaj jeszcze. Miejmy to za sobą. No i zobaczcie, pusty Geralt, właśnie o tym mówiliśmy. No więc jest Moje szansa. zadania są ważniejsze niż to. Okej, gramy tutaj bombę na nasz rząd. Aha, bo bomba resetuje wszystkie wzmocnione. Okej, czyli nie możemy na nasze Dzięki jednostki zagrać wielkie. bomby. Modron Freya No jest niestety. niecierpliwa, ale No zmierza ku niestety, finałowi. przegrywamy tutaj. Zapomniałem, że bomba już nie działa na nasze jednostki, to już od dłuższego czasu jest w sumie. No więc niestety ta bomba nam weszła za zerowe punkty, ale nawet jej nie mieliśmy jak lepiej zagrać, bo u naszego przeciwnika też by weszła za punkty zerowe, gdyż nasz przeciwnik właśnie nie miał też żadnych wzmocnionych jednostek.
Dobra. No to co, zagrajmy jeszcze tą jedną szybką grę. Zagramy jeszcze jedną arenę. Żeby nie było tak, że samą tutaj przegraną pociśniemy. Ogólnie już grałem jednego mimika, a poza tym to za bardzo na tym trybie mimik nie miałem okazji zagrać, bo ostatnio mało w gwintę grałem, natomiast już nam się mimik kończy i zobaczymy, czy jeszcze kiedyś powróci do gry. Mam nadzieję, że tak, bo tryb jest naprawdę ciekawy. Chociaż nam się trochę słabo totalia trafiła. Ale zobaczmy, co my tutaj dostaliśmy. Okej, mamy lidera Aethna. No tutaj dosyć ciekawe karty widzę. Ten Wrygew pewnie pusty, więc go wymienimy. Korsarz tak samo. No i Kuchta. Kuchtę też wymieniamy. Skial raczej też będzie pusty. Zobaczymy, czy mamy jeszcze jakiegoś żołnierza poza piechotą. Mam nadzieję, że tak. Żeby ten rekrut też nie wszedł na pusto. No właśnie to jest bardzo fajne w tym trybie, że nie wiemy, co mamy w naszej talii, w naszej własnej talii. Więc to jest z pewnością bardzo fajne. Zagrajmy tą Ceres na sam początek. Tutaj raczej nie będziemy mieli nawet jak jednostek odrzucić. Ale niech będzie, że już Ceres wyrzucimy. Jeszcze nam może jakoś ta Milwa wejdzie. No, no chyba też idzie w Golda, czyli w Foltesta na początek. Znowu ziemniaki. Aha, obrońca Heimei. No i niestety nie mamy żadnego przedmiotu w talii. Nie, więc on wszedł nam tutaj na pusto. Nie zasługujecie na moją litość. Okej. Piechotę tutaj teraz tworzymy. Ona wchodzi za 9 punktów, więc to jest nawet całkiem nieźle. I zaraz sobie jedną cofniemy do deku za pomocą Milwy. I też coś cofniemy przeciwnikowi. Myślę, że to będzie dosyć spoko zagranie. Zobaczymy też, czy nam ta jakoś ta zdrada wejdzie. Jak coś, to mamy oczywiście jeszcze Aethnę, więc potem możemy ją zagrać ponownie, bo Aethnę wskrzesza kartę specjalną, brązową lub srebrną, jakby ktoś nie wiedział. Ciekawe, czy ten nick jest nawiązaniem do Barcelony. W sumie bardzo możliwe, ale Barcelona musi się obyć bez Ligi Mistrzów. No cóż, no i idli na pusto oczywiście. Dobra. To co? Gramy Milwę. Ja nikomu nie ufam. My sobie cofnęliśmy niewolnika, on wchodzi za 9 punktów, więc jest dosyć spoko. Tutaj ogólnie mamy nawet nie najgorsze karty. Dosyć nam dobrze dobrał przeciwnik. Tylko ta zdrada może tak różnie wyjść, ale zobaczymy, jak z nią będzie. No i Skial najprawdopodobniej tylko za 5 punktów niestety, ale... Ale cóż, może jeszcze coś będzie miał, co jest tutaj przeklęte. 16 kart w deku, no jest jakaś szansa, że przeciwnik, no chociażby przypadkowo do jakąś przeklętą kartę. Bo tak się też czasami zdarza. No i pasuje, okej, no to my też pasujemy. No i wygrywamy tutaj pierwszą rundę. Mamy kartę mniej, więc pewnie teraz będzie dry pass z naszej strony. No i ojoj, jakie karty słabe dostaliśmy. Kuchta i Korsarz. Kuchtę wymieńmy. A Valla. Dobra, pasujemy. No, ten Korsarz jest naprawdę słaby. W obecnym momencie... No, za 3 punkty tylko wchodzi, ale Kuchta była jeszcze słabsza. Właśnie tak jak u niego wiedzący w tym momencie wpadł. Problem jest u niego taki, że wszystkie jednostki ma wzmocnione, oczywiście dzięki Foltestowi. Dobra, jeszcze wymienimy tego Korsarza. O, jednorożec. Tylko, że nie ma go jak w sumie uzdrowić. Jakbyśmy go chociaż mieli jak uleczyć, no to może by jeszcze wszedł, ale nie mamy zupełnie jak. Może nam coś jeszcze w Allach dobierze, nie wiem. To w sumie Avalacha zagrajmy na sam początek.
Oszlusk? Nie no, dwie najgorsze karty, które łącznie robią 3 punkty. Gorzej nam chyba ten Avalak nie mógł wejść. No ale dobra. Tojad. No, ten Tojad mu wejdzie, bo to jest w końcu ostatnia runda. Nie boję się. Więc tutaj na tempo oczywiście nikt już nie gra. Problemem będzie ta Kuchta, ten Oszlusk. Ale widzę, że on też ma parę takich słabszych kart. Okej. Zjadł tutaj obrońcę, więc nawet nie wszedł na pusto, za 4 punkty wszedł. Więc dwóch obrońców tutaj mamy w deku, oczywiście też pustych. Dobra. To co, może... A może byśmy teraz Villena podrzucili? Niech będzie, najwyżej mu tą ósemkę spalimy. To jest łącznie 18 punktów, więc... Dosyć niezłe punkty. Nawet bym powiedział, że bardzo dobre punkty jak na arenę. No, Villen dostał. Villen już tutaj dostał. Okej. Okay. To co, teraz jednorożec? Niech będzie. Ale... No z nim też będzie problem, bo nie mamy go jak uleczyć. Nie mamy tutaj jak zresetować chociażby jego siły. Okej, okay, pusty Barclay. To co? Kalacha gramy. Zdaje się na litość waszej wysokości. Emisariusz, niech będzie. Oj, słabo, słabo. Nic nie jest ujawnione niestety. Ale kurde, jakbyśmy zagrali wcześniej Vatiera, to może by to jakoś weszło, tylko nie miałem pojęcia, że Venedal jest tutaj w naszym deku. No niestety. Czy zniszczy nam jeszcze jakoś Villena? 7 punktów, nie wiem czy jest w stanie go zbić. Okej, Donar. Więc Villen nam tutaj dosyć nieźle zadziałał. No i co teraz? Vatier niech będzie. Wszystko jest już przygotowane. Zrobimy w sumie tak. Zihil i gra dobicie. Okej, okay, to wiemy, żeby tutaj nie stakować jednostek. Oczywiście gra dobicie nie działa tutaj na złote jednostki. Więc możemy na ten rząd wrzucać i na ten. Żeby gra dobicie nie weszło mu jakoś dobrze. No i w tym momencie możemy zagrać Avalacha. Już czas. Operator. Dobra, no to operatora wrzućmy. No, wrzućmy tutaj. No i drugi utopiec. Być może się nam przyda. Możemy w sumie przesunąć jednostkę tutaj na ten rząd. I jakoś nam ta zdrada wejdzie. Drajgę bym na przykład przesunął tutaj do Vrana. Bo on działa na początku tury, tak. Okej, Roż. Więc nawet Drajga póki co nie musimy przesuwać. Kuchta. Niestety na pusto. No i teraz poleci zdrada za dosyć w sumie ciekawe punkty. Tu mu się trochę Sihil gryzie z gradobiciem. Jakby na przykład poszedł w parzyste jednostki z parzystą siłą, ale może też pójść w jednostkę. Zobaczymy, jak tutaj nasz przeciwnik zagra tego Sihila. U nas Aitne i zdrada może zostać zagrana dwa razy. Okej, ten utopiec. Teraz właśnie go wyrzucił. No to co u nas? Roż i Vran. Dosyć nieźle, dosyć nieźle. Mamy 16 punktów przewagi. To teraz samo kart. Więc jest dosyć spoko. O, Olaf.
Dobra, i teraz zrobimy coś takiego. Tutaj Vran zje tego Draiga i jeszcze mam jednego utopca, więc też jakoś to przeniesiemy. W sumie zdrada też może pójść w utopca i Olafa. I chyba tak też uczynimy tutaj. Tak, zagramy sobie Aitnem w zdradę. No i tutaj zaznaczamy 7, 11. No i słuchajcie, udało nam się tutaj wygrać, bo już tego przegrać nie możemy. Dobra, jest wygrana. Jedna przegrana, jedna wygrana. Tak ten tryb wygląda. No, można się w sumie na nim dosyć ciekawie pobawić. Z tego co wiem, nagrody są takie same, ale już się ten tryb kończy, więc może jeszcze tutaj pogram parę gierek, ale to już poza odcinkiem. I jeszcze tylko właśnie wejdźmy na chwilę do tych bibelotów. I tam właśnie mamy awatar bez kosta. Słuchajcie, w końcu udało mi się trafić Guntera, tak jak mówiłem. Jest bez kost, czyli nagrodę za ukończenie areny, podczas której został zagrany Gunter. Zobaczmy na jego teksty. No, dosyć ciekawe, prawda? No i poza tym jeszcze oczywiście jest ta ramka za ukończenie nagrody z trzema zwycięstwami. Brakuje w sumie jeszcze tytułu, pana lusterko. Ostatnio też na 9 arenie poległem niestety. Znowu było blisko, ale znowu się nie udało. Póki co ja się z wami żegnam. I co, czekamy też na jakieś nowe tryby tutaj do areny już wkrótce. Myślę, że coś się jeszcze powinno pojawić. Cześć i na razie.